Redakcja Kontakt z autorem. W niedzielę Kart Dziwisz poświęcił wieżę kościoła PW. Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie Prokocimiu oraz pamiątkową tablicę, na której umieszczono między kropka i neutron. Początek maryjnego hymnu uwielbienia Magnificat. Na samym wstępie wygłoszonej homilii Kart Dziwisz odwołał się do odczytanej wcześniej Ewangelii, kiedy Jezus opisuje, co nastąpi u kresu dziejów człowieka na ziemi. W tym przełomowym i ostatecznym wydarzeniu my wszyscy będziemy uczestniczyć, i to nie jako bierni obserwatorzy, ale jako dzieci Boga, których On stworzył i zaprosił do życia w swoim odwiecznym królestwie, nauczał kardynał. Jak przypomniał, Jezus żył na ziemi pokornie i ubogo, aż w końcu został umęczony i przybity do krzyża, doświadczając największego uniżenia. Zaznaczył jednak, że jako Syn Boży, po swoim zmartwychwstaniu wstąpił do nieba. Zdaniem Kart Dziwisza właśnie tę prawdę wiary przybliża Ewangelia przeznaczona na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Do Niego należy i do Niego będzie należało ostatnie słowo. On, Syn Boży, pełen chwały, zasiadający na tronie w otoczeniu aniołów, zgromadzi wokół siebie wszystkie narody, wszystkie pokolenia, aby osądzić wszystkich i każdego człowieka osobiście według postawy serca i uczynków miłosierdzia, głosił. Zwrócił również uwagę wiernych na to, że Jezus wykorzystuje swoją władzę w służbie najbardziej ubogim i cierpiącym, a do swojego królestwa zaprasza tych, którzy służyli pomocą głodnym, spragnionym, przybyszom, nagim, chorym i więźniom. On utożsamia się z nimi wszystkimi do tego stopnia, że mówi: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Tak więc u kresu dziejów każda i każdy z nas będzie sądzony z miłości. Miłość jest i będzie dowodem tożsamości, stwierdzającym autentyczność naszego chrześcijańskiego życia na ziemi. Miłość będzie dowodem tożsamości otwierającym nam bramę wiecznego i powszechnego królestwa, zapewniał. Wyraził też nadzieję, że wszyscy na sądzie ostatecznym usłyszą z ust Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata najważniejsze słowa: pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Następnie kardynał, odwołując się do rozmowy Jezusa z Piłatem, przypomniał, że królestwo Jezusa Chrystusa nie jest z tego świata. Właściwym obrazem boskiego króla, ukazującym jego wewnętrzną postawę wobec człowieka, jest postać dobrego pasterza, zatroskanego o swoje owce, pochylającego się nad ich losem, mówił. Zdaniem kardynała, obraz Jezusa jako dobrego pasterza, cichego i zatroskanego o los człowieka można odnaleźć w słowach księgi proroka Ezechiela: oto ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Sam będę je układał na legowisko. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczona opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. Takiego króla ma wszechświat. Takiego króla mamy my wszyscy, przypominał. Dodał, że postać Chrystusa Króla przybliża nam także pierwszy list do Koryntian w słowach: trzeba bowiem, ażeby Chrystus królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. W nawiązaniu do tego fragmentu kardynał stwierdził, że głównym nieprzyjacielem jest ludzki egoizm, sprzeciwiający się Bożemu Królestwu Miłości.